Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czy jesteśmy skazani na wymarcie i dlaczego. To pytanie w ogóle jest zasadne. Zapraszam. Okazją do nakręcenia tego materiału jest film pana Tomasza Wróblewskiego na kanale Warsaw Enterprise Institute. Ten materiał, swoją drogą bardzo cenny, zachęcam do jego obejrzenia, traktuje właśnie o kryzysie demograficznym. Pan Wróblewski zauważa tam, że praktycznie wszystkie europejskie państwa najwyraźniej zauważają problem bardzo niskiej, bardzo niskiego przyrostu demograficznego. I dlatego wprowadzają praktycznie wszystkie jakieś programy socjalne, które mają promować wzrost demograficzny. Polska jest tutaj w absolutnej czołówce, jeśli chodzi o takie programy socjalne, ze swoim słynnym programem 500. Pan Wroblewski zauważa jednak, że historia i najnowsze doświadczenia wskazują na to, że te programy nie przynoszą oczekiwanego efektu. Z tego, co dzisiaj możemy zaobserwować Pan Woblewski podaje dokładne dane, jak to było po wprowadzeniu 500+, Najpierw pewien wzrost zauważalny, później spadek jeszcze przed słynnymi zawirowaniami około zdrowotnymi. A więc przyrost naturalny suma sumarum po wprowadzeniu 500+ w Polsce, zanotował pewien wzrost, ale później też spadek. I ostatecznie, w ostatecznym rozrachunku, wydaje się, że nie przyniósł takich, takich efektów, jakich można byłoby się spodziewać. Teraz w ostatnich latach to trudno tutaj cokolwiek, cokolwiek wnioskować, na ile przyniósł, na ile nie przyniósł, dlatego że właśnie wszystkie te zawirowania i, i kryzysy czasów ostatnich lat najnowszych przyniosły kolejny bardzo silny cios dla. Polskiej demografii. W każdym razie pan Wróblewski podaje mnóstwo przykładów, jak to te programy socjalne próbowały podnieść przyrost demograficzny i zwykle im się to ostatecznie nie udawało, a przynajmniej nie w takim stopniu, w jakim było to oczekiwane. Materiał na kanale Watson Enterprise Institute traktuje przede wszystkim o analizie sytuacji. To znaczy pan Wróblewski wskazuje bardzo dokładne dane, co, jak, dlaczego, kiedy historycznie, co działało, co nie działało. Natomiast gdy postawiamy sobie najważniejsze pytanie, to znaczy dlaczego tak jest, dlaczego to nie działa, dlaczego jesteśmy w kryzysie demograficznym, który zagraża w ogóle istnieniu naszego narodu, czy w ogóle narodów, Europejskich. Tutaj pada odpowiedź ze strony pana Wrublewskiego, natomiast moim zdaniem jest ona bardzo krótka. Być może będą jakieś kontynuacje tego tematu w późniejszych materiałach. Natomiast ja chciałbym tutaj dopowiedzieć coś z mojej perspektywy. No zacznijmy od tego, co pan Wróblewski na ten temat mówi. Otóż uważa on, że nie tyle nagroda powinna skłaniać ludzi do. Posiadania potomstwa, ile raczej bytowa konieczność. Odsyłam do tego materiału. Pan Wrublewski wskazuje, jak historycznie faktycznie można dowieść, że to działa. To znaczy, że wtedy, gdy ludzie potrzebują dużej, licznej rodziny, gdy jest to ze względu na uwarunkowania społeczne, ekonomiczne, bytowe po prostu, wtedy, gdy jest to koniecznością, wtedy demografia wzrasta drastycznie. Tyle, jeśli chodzi o odpowiedź pana Wróblewskiego, i ona być może hmm, wydaje się nam lekko hmm, dziwna, może wydaje się nam w jakiś sposób niesatysfakcjonująca. No bo hmm, jak to, to znaczy, że co, że trzeba stworzyć takie warunki, żeby ludzie inaczej nie potrafili, nie mogli przetrwać, tylko wtedy, kiedy mają liczną rodzinę, no to wydaje się być może jakieś e, okrutne, nieludzkie i bardzo, bardzo e, dziwne. E, może. To z naszej perspektywy tak wyglądać, natomiast ja teraz postaram się spojrzeć z perspektywy takiej stricte katolickiej i wykazać, w jakim sensie odpowiedź pana Wróblewskiego faktycznie jest bardzo trafna. Pierwszym kluczem do odpowiedzi będzie zasada subsydiarności. Czymże jest zasada subsydiarności lub zasada pomocniczości? Otóż ta zasada mówi o tym, że problem powinien być rozstrzygany. Przez najniższy szczebel posiadający kompetencje do poradzenia sobie z tym problemem. A więc, jeśli mamy firmę spedycyjną zajmującą się logistyką i mamy zepsuty samochód, to nie powinna naprawą zajmować się sprzątaczka, bo jest, nie jest szczeblem, który posiada kompetencje w danej firmie, żeby się tym zająć, ale też nie powinien się tym zajmować, na przykład szef. Mechaników, nadzorca, mechaników, który przydziela im pracę, pomimo tego, że on posiada kompetencje do tego, żeby naprawić ten samochód, jednak nie jest najniższym szczeblem posiadającym kompetencje. Najniższym szczeblem będzie w tym przypadku jakiś mechanik, jeden z mechaników w tej firmie, który tymże powinien się zająć. Zasada subsydiarności jest zasadą bardzo zdroworozsądkową funkcjonującą w wielu systemach prawnych, ponoć zapisana jest również nawet w systemie prawnym Unii Europejskiej, choć dzisiejsze funkcjonowanie Unii Europejskiej chyba raczej można by było podawać jako przykład braku tej zasady subsydiarności. Podpowiadają sam zdrowy rozsądek i doświadczenie uczy, że ona po prostu się sprawdza i tworzy funkcjonalne społeczeństwa. Rażącym przykładem braku zasady subsydiarności są państwa komunistyczne, gdzie państwo zagarnia sobie jak najwięcej odpowiedzialności, jak najwięcej władzy, zajmuje się tysiącem różnych rzeczy, staje się wtedy właśnie takim wielkim kolosem, który musi rozwiązywać tysiące różnych problemów, właśnie których inne społeczeństwa nawet nie znają, bo te problemy są rozwiązywane gdzieś tam w zalążku, w rodzinach, małych firmach, w społeczeństwach, które funkcjonują w miarę normalnie, a w systemie komunistycznym. W państwie komunistycznym musi to wszystko być rozwiązywane na najwyższym szczeblu, wtedy ten najwyższy szczebel jest od tego wszystkiego przeciążony i po części po prostu nie potrafi poradzić sobie z tymi problemami w sposób adekwatny. Zasada subsydiarności jest również podstawą katolickiej nauki społecznej. Nasz ksiądz rektor w seminarium, kiedy ja jeszcze byłem seminarzystą, ksiądz Schmidt-Belger. Swoją drogą pierwszy przełożony Bractwo Świętego Piusa X po arcybiskupie Lefewrze, wybrany przez samego, wskazany przez samego arcybiskupa, ksiądz Franciszek Schmidberger. On powiedział do nas kiedyś, że do konkretnego kleryka, jeśli kleryk nie wie, co to jest zasada subsydiarności, to nie ma szans na święcenia. A więc z jego punktu widzenia było to coś absolutnie podstawowego i słusznie. Katolicka nauka społeczna właśnie na tej zasadzie bazuje. Bardzo zgodnym z zasadą subsydiarności właśnie jest to, że to rodzina powinna się zatroszczyć o swoich seniorów. Jest to faktycznie najniższy szczebel w społeczeństwie posiadający kompetencje do tego, żeby zająć się osobą starszą. Będzie to dobre dla wszystkich. Zawsze, gdy społeczeństwo działa zgodnie z zasadą subsydiarności, takie rozwiązania z nią zgodne zawsze są optymalne, co wskazuje na to, że jest to zasada głęboko wpisana w naszą naturę a więc wpisana przez samego stwórcę w naszą naturę zasada podstawowa, która po prostu, której złamanie będzie niezwykle szkodliwe zawsze dla wszystkich szczeblów, dla całego społeczeństwa i przeważnie jest to destrukcyjne na dłuższą metę. Dla jednostek i dla całych społeczeństw. Natomiast jej zachowanie zawsze jest korzystne dla wszystkich. To znaczy, co do zasady, oczywiście, mogą się zdarzyć pojedyncze przypadki, gdzie komuś coś tam zaszkodzi, natomiast mówimy o zasadach. A więc w naszym przypadku, czyli duże rodziny i opieka nad seniorami. Zaraz się wyjaśni, jaki to ma związek z demografią. Jest to dobre dla osób starszych aby to ich własna rodzina się o nich troszczyła. Mam tutaj doświadczenia duszpasterza, który miał bardzo wiele osób starszych pod swoją opieką, zarówno takich, które były w domu, jak i takich, które były w różnych domach opieki. I ten ksiądz Mówił, że to jest bardzo wyraźne, że ludzie w domach opieki bardzo szybko degradują się psychicznie, że dużo szybciej niż te osoby, które są w swoim domu rodzinnym. Dlaczego? Oczywiście, powodów jest mnóstwo, ale osoba starsza, nawet jeśli psychicznie już nie jest sprawna, jeśli jest w domu rodzinnym i jest to właśnie duża rodzina wielopokoleniowa, gdzie są dzieci tych seniorów i wnuki, a być może nawet jeszcze dzieci wnuków tych seniorów, jeśli mamy do czynienia z naprawdę dużą rodziną, to ta rodzina. Otacza tą osobę, nawet jeśli właśnie już nie jest do końca psychicznie sprawna, otacza tą osobę opieką i miłością. I nawet jeśli to jest w jakiś sposób uciążliwe czasem dla, dla rodziny, to ym, ostatecznie wychodzi to dla tego seniora z, ym, niezwykle dobrze. To znaczy, e, obserwowanie dla, dla tej osoby starszej, obserwowanie tych wnuków, dzieci, to zwykle przepełnia tę osobę pewną e, radością, e, daje pewną też motywację do, do działania, do funkcjonowania. Funkcjonowanie właśnie z normalnie funkcjonującymi ludźmi, normalnie funkcjonującą komórką społeczną w tym miejscu, gdzie już człowiek zdążył zapuścić korzenie, e, to bardzo sprzyja, e, sprawia, że, że właśnie człowiek. Dożywa swoich ostatnich dni z radością i w pokoju, i to sprawia też, że jakby zachowuje co do zasady, że zachowuje się bardziej naturalnie, bardziej normalnie, że jego psych powiedzmy tak, siły psychiczne zwykle nie degradują się aż tak szybko, jak w przypadku gdy taka osoba zostanie zostanie poddana, oddana w opiekę dla takiego domu opieki. Co tam się dzieje? No tam taka osoba jest samotna, mniej lub bardziej, ma pewną opiekę, ale dobrze wiemy, że człowiek nie potrzebuje w pierwszej linii, tak na poziomie psychicznym, tego, żeby ktoś, jakiś funkcjonariusz, pracownik się o niego zatroszczył, żeby się nim zajął. Człowiek potrzebuje w pierwszej linii tej bliskości, tej obecności, tej miłości, tej czułości. Tego człowiek potrzebuje. W pierwszej linii, no i tego oczywiście takie domy opieki dać nie mogą. Jednocześnie człowiek przebywa wtedy z, w takim towarzystwie tylko takich ludzi, ludzi, którzy mają już demencję i problemy, i, i których siły psychiczne już się coraz bardziej degradują, co nie sprzyja temu, żeby, żeby się żeby funkcjonować normalnie, żeby jako tako Poradzić sobie z tymi swoimi niedoskonałościami, problemami, żeby, żeby powstrzymać może właśnie tą degradację już sił psychicznych. To sprzyja raczej temu, że szybko człowiek degraduje się coraz, coraz bardziej. Jest samotny w tym takim najgłębszym tego znaczeniu, tego słowa, to znaczy nie ma tej bliskości. Rodziny, która, która się takim człowiekiem opiekuje, jest to co do zasady gorsze rozwiązanie niż to wymienione wcześniej. Nie może być sytuacja, gdzie innej opcji nie ma, to jest oczywiste, natomiast po prostu um, doświadczenie pokazuje, i myślę, że jest to bardzo racjonalne, to znaczy, że te obserwacje po prostu zgadzają się ze zdrowym rozsądkiem. Um, te obserwacje wskazują na to, że dużo lepiej dla człowieka starszego jest, gdy jest właśnie w takiej, a nie w innej e, sytuacji. Taka sytuacja, w której wielopokoleniowa rodzina opiekuje się osobami starszymi, jest również dobra dla młodszych, dla wszystkich tych niższych pokoleń, kolejnych pokoleń. Dlaczego jest ona dla nich dobra? Dlatego, że uczymy się w ten sposób, uczą się oni w ten sposób odpowiedzialności, troski, tych takich zwykłych ludzkich odruchów w cierpliwości naprawdę wyrabia to bardzo wiele bardzo dobrych cech jest to jak najbardziej korzystne korzystne gdy człowiek widzi jak wygląda starość gdy człowiek uczy sobie Uczy się sobie z nią radzić, gdy człowiek pomaga swoim przodkom. Docenia w ten sposób też to, co oni wcześniej dla nas zrobili. Jest to naturalne, jest to korzystne, jest to dużo bardziej zdrowe niż sytuacja, gdy człowiek, a tak po prostu, odsyła do jakiegoś domu opieki osoby starsze, no bo tak będzie dla mnie łatwiej. Łatwiej być może ale czy to będzie dla mnie zdrowsze, czy to faktycznie wyrobi we mnie dobre nawyki raczej nie. A więc co do zasady jest to bardziej rozwijające dla później tych najmłodszych pokoleń, żeby widzieli jak to wygląda, jak starość wygląda, żeby potrafili, żeby uczyli się również tej troski o osoby starsze, żeby, żeby widzieli to, to, jak działa rodzina, jak rodzina nawzajem się wspiera, żeby się tego uczyli. Jest to co do zasady dobre dla wszystkich. Młodsze pokolenia jak najbardziej mogą się również uczyć od tych starszych, pomimo właśnie już być może pewnych pewnych problemów, nawet właśnie jeśli, jeśli pojawiają się już jakieś demencje, jakieś problemy takie typowe dla, dla wieku, to mimo wszystko wielu rzeczy można się jeszcze od tej osoby starszej nauczyć. Może to być pewna skarbnica wiedzy, właśnie. Mm, Dbające też o takie osadzenie w rodzinie, w społeczeństwie, o zapuszczenie tych korzeni, co jest znowu dzisiaj bardzo niepoprawne politycznie z punktu widzenia reformatorów społecznych, którzy chcieliby tych wielkich reformatorów społecznych, typu Klausa Schwaba, o których mówiłem w ostatnich materiałach, którzy chcieliby człowieka, który jest jak najmniej osadzony gdziekolwiek, który jest jak najmniej społeczny. Natomiast jest to dobre dla starszych. Dla młodszych jest to dobre dla rodziny, która w ten sposób właśnie jest bardziej zespojona, która w ten sposób jest pewną, jest w niej ciągłość, jest w niej ciągłość przekazywania informacji, ciągłość wzajemnej troski. Jest to niezwykle korzystne. I uwaga, jest to niezwykle korzystne dla całego społeczeństwa. Dlaczego? Dlatego, że właśnie takie rodziny, jeśli mamy taki system, gdzie właśnie rodzina zajmuje się swoimi seniorami, jest to wtedy naturalne, właśnie jest to ta bytowa konieczność, o której mówił pan Wróblewski, która sprawia, że Rodzice potrzebują swoich dzieci, że potrzebują licznej rodziny. Że właśnie liczna rodzina jest tym gwarantem tego, że człowiek na starość będzie w dobrym, harmonijnym otoczeniu, że będzie komu się o niego zatroszczyć. To jest nabytowa konieczność, jest to naturalny porządek rzeczy, jest to zgodne z zasadą subsydiarności, aby właśnie tak to się odbywało, aby rodzina sama zatroszczyła się o swoich seniorów. Oczywiście. Nie w każdej sytuacji będzie to możliwe, i be, będzie pewnie wiele takich sytuacji, gdzie właśnie nie będzie tak czy siak takiej możliwości, żeby rodzina się zatroszczyła. Oczywiście, że mogą być takie sytuacje. Ja tutaj nie mówię o tym, że w każdej sytuacji absolutnie tak musi być i koniec, a wszyscy inni to niech umierają z głodu. No broń Boże. Mówię o tym, że ta sytuacja jest optymalna optymalna dla samej rodziny, dla wszystkich jej członków, dla jednostki i dla społeczeństwa, bo gdy rodzice potrzebują dużej ilości dzieci po to, żeby właśnie w przyszłości oni się o nich zatroszczyli, no to wtedy społeczeństwo fitnie. Wtedy państwo staje się silne. O tym pan Wróblewski również bardzo często mówi, to są bardzo mądre, moim zdaniem, słowa, których dzisiaj nam bardzo brakuje, że naturalnym jest właśnie to, że silne społeczeństwo, silne państwo powstaje z dużej ilości pracujących ludzi, z dużej ilości mądrze pracujących ludzi, to nie w tym sensie, że trzeba 300% normy wyrabiać byle gdzie, tak jak to było wiadomo gdzie, tylko wtedy, gdy ludzie faktycznie są, mają możliwość, żeby tworzyć nowe rzeczy, żeby mądrze angażować swoje siły, żeby wykorzystywać swoje talenty i żeby powstawały nowe rzeczy. Jest dużo, dużo dobrych, zaangażowanych pracowników w społeczeństwie, w państwie. To jest dla niego dobre, to jest dla niego rozwijające i siłą rzeczy kryzys demograficzny sprowadza się do tego, że wkrótce społeczeństwo będzie musiało utrzymywać coraz więcej osób starszych i coraz mniej osób młodszych będzie musiało pracować na utrzymanie coraz większej ilości osób starszych co będzie pożerało coraz więcej sił państwa także będzie miało coraz mniej sił na to żeby środków na to żeby angażować się w budowanie dróg w rozwój szkolnictwa rozwój nauki i tak dalej i bo będzie po prostu przejadało swoje własne siły i tak społeczeństwo Starzejące się, no jest jak właśnie człowiek coraz starszy, który zużywa coraz więcej sił na utrzymanie się przy życiu, i coraz mniej tych sił zostaje na inne aktywności. Natomiast społeczeństwo, w którym właśnie jest dobra demografia, w którym jest dużo dzieci, to społeczeństwo posiadające silne rodziny, właśnie takie rodziny, o jakich mówiłem wcześniej, to społeczeństwo będzie się rozwijało, to społeczeństwo będzie kwitło. Pan Wróblewski słusznie wskazuje, jak do tego doszło, że dzisiaj poszliśmy w inną stronę. Otóż dla rządzących, każdych rządzących w każdym państwie w każdych czasach, to znaczy w tych naszych czasach, mam na myśli nie, nie niech tyle historycznie. Jest to to wygodne, żeby kupować sobie głosy ludzi różnego rodzaju datkami. No właśnie, damy emerytury, damy damy wam wszystko, damy wam wszystko czego potrzebujecie i wtedy głosujcie na nas. Tak jest najwygodniej kupić te głosy. Natomiast ym, może to doprowadzić do sytuacji właśnie taką, takiej jak mamy teraz. To znaczy do tego, że to ostatecznie państwo, musi, jakby zobowiązuje się do tego, że utrzyma tych seniorów, że to państwo bierze na siebie ten ciężar utrzymania tych osób starszych. Wydaje się to, no, może się wydawać, humanitarne. Natomiast długofalowo państwo, skąd ma te pieniądze? Oczywiście od osób, które pracują? Oczywiście. To te pieniądze są z podatków, a więc ostatecznie to jak najbardziej wszyscy, jako wszyscy obywatele, składają się na te emerytury, ostatecznie wszyscy pracują na wszystkich, natomiast gdy państwo przejmuje tą funkcję, niszczy to, niszczy to tą bytową konieczność rodziny, która ma się zatroszczyć o siebie. Stwarza to okoliczności, w których już nie jest to koniecznie potrzebne, w których duża rodzina. Spójna nie jest koniecznie potrzebna do przetrwania. I to są okoliczności długofalowe, jak widzimy, niekorzystne. Okoliczności, które sprzyjają temu, żeby ludzie nie dbali o rodzinę. Żeby ludzie oddali się egoizmowi w praktyce. Czyli nie założenie rodziny, jej utrzymanie to jest rzecz wymagająca. Łatwiej jest właśnie funkcjonować, czy może być łatwiej funkcjonować jako taki singiel, nie angażować się w nic, nie marnować czasu i pieniędzy na posiadanie dzieci, tylko jakoś tam sobie właśnie żyć i układać sobie życie tak, żeby było przyjemnie. I gdy państwo przejmuje ten ciężar, tych tych tego obowiązku utrzymania seniorów, wtedy stwarza okoliczności właśnie do tego. Ja tutaj nie mam gotowych społeczno-ekonomicznych rozwiązań. Wskazuję na to, jak to, co mówi pan Wróblewski a propos um, tych systemów, które działają w ten, a nie w inny sposób, jak to zgadza się właśnie z katolickimi podstawami yy, nauki społecznej, czyli tutaj z zasadą subsydiarności. Rodzina utrzymuje swoich seniorów, zgodne z zasadą subsydiarności sprzyja to Silnym, zjednoczonym, zakorzenionym w rzeczywistości rodzinom, które tworzą wielkie społeczeństwa. Nie zachowanie zasady subsydiarności, przekazanie najwyższej możliwej władzy, czyli władzy państwowej, opieki nad seniorami prowadzi długofalowo, co obserwujemy w całej Europie, do rozbicia rodzin. Brak konieczności tworzenia silnych, dużych rodzin sprawia, że duża część społeczeństwa nie tworzy dużych, silnych rodzin i żyje gdzieś tam w rozproszeniu, a żyjąc w rozproszeniu mają mniej dzieci, demografia spada i to prowadzi społeczeństwa. Ku starości, ku przejadaniu coraz większej ilości zasobów po prostu na przetrwanie i ostatecznie może doprowadzić do ich upadku, co wydaje się wcale nie być takie odległe, zgodnie z rachunkami przedstawionymi właśnie przez chociażby przez pana Wróblewskiego. Zwracam tutaj też na to uwagę, że jest to bardzo spójne z tym, o czym mówiłem w ostatnich materiałach o wielkim resecie. Możni tego świata marzą dzisiaj o stworzeniu właśnie takiego nowego, wspaniałego w cudzysłowie świata, gdzie ludzie są kosmopolitami, gdzie nie mają więzi, żadnych lokalnych więzi, gdzie ludzie funkcjonują jako kosmopolici bez żadnego przywiązania do rodziny, do społeczeństw lokalnych bo według nich to tworzy tylko niepotrzebne konflikty. Najlepiej według nich stworzyć taką jedną wielką komunę, gdzie wszyscy mają tylko jedną wielką wspólną cały świat wspólną religię i wszyscy sobie tak żyją w takim komunistycznym raju najlepiej bez nawet własności prywatnej. Takie wizje roztacza chociażby Klaus Schwab, o którym już mówiłem w ostatnich materiałach. Jest to, nie są to jakieś teorie spiskowe, jest to jego książka, Wielki Reset, książka człowieka, który stworzył forum ekonomiczne w Davos, czyli bardzo wpływowego, bardzo znaczącego człowieka. No i to się dokładnie w to wpisuje. Silne społeczeństwa, silne rodziny, liczne rodziny, zakorzenione, wielopokoleniowe one są dla dla rewolucjonistów, dla pokroju Klausa Schwaba, są czymś szalenie niebezpiecznym, bo one tworzą silne, zakorzenione społeczeństwa. Natomiast, właśnie, jeśli takich relacji nie ma, jeśli mamy tylko takich indywidualistów, ludzi bez relacji, ludzi niepołączonych ze sobą, ludzi no, bez tej tożsamości, bez głębokiego zakorzenienia w jakiejś lokalnej społeczności, takich ludzi łatwiej będzie, z takich ludzi łatwiej będzie zrobić. Kosmopolitów łatwiej będzie zrobić ym, takich pracowników kołchozu, nowego kołchozu, Klausa Szwaba. Co robić w tej sytuacji? Oczywiście przede wszystkim módlmy się za naszą ojczyznę. Prośmy o to, żebyśmy potrafili my, jako społeczeństwo, znowu zgromadzić się w silnych, wielopokoleniowych rodzinach. W ten czy w inny sposób. I teraz niech każdy z nas. Raz poznaje katolicką naukę społeczną, przepełnia się nauką Pana Jezusa Chrystusa. Ci z nas, którzy mają swoje własne rodziny, niech prowadzą je do Pana Jezusa. Prowadzą je na katolicką mszę świętą, gdzie jest pra przekazywana prawdziwa katolicka nauka na mszę świętą trydencką. Gromadźmy się wokół ołtarza, wokół Pana Jezusa, wokół nauki Pana Jezusa, bo ym, myślę, że dla wielu Wielu moich widzów nie będzie to takie oczywiste, co mówię. Dlaczego nie będzie to oczywiste, co mówię? Dlatego, że Kościół dzisiaj faktycznie o tych sprawach nie mówi. Zasada subsydiarności jest dzisiaj w Kościele zapomniana. To jest tradycyjnie podstawowa zasada katolickiej nauki społecznej. A co my dzisiaj słyszymy? Słyszymy z Rzymu wypowiedzi takie w stylu raczej właśnie Klausa Szwaba, to znaczy takie wypowiedzi, które sprzyjają migracjom, a wielkie migracje są czynnikiem rozbijającym tożsamości, a więc bardzo sprzyjający tworzeniu tego nowego wspaniałego świata. Słyszymy mnóstwo wypowiedzi takich proekologicznych i naprawdę nie mam nic przeciwko trosce o środowisko raczej wręcz przeciwnie. Natomiast ekologia jest tym środkiem, który hmm, stanowi dosyć dobry punkt wyjścia do stworzenia nowej, światowej religii właśnie w duchu Klausa Schwaba. On marzy trochę właśnie o takiej religii, która będzie ogólnoplanetarna. A trudno wyobrazić sobie jakąś inną ogólnoplanetarną religię niż właśnie kult, kult Ziemi, kult planety. Znaczy, można sobie wyobrazić, natomiast wydaje się, że ten współczesny rozwój idzie w tą stronę i niestety, Widać, widać takie, takie ruchy również w, w, w powiedzmy polityce Watykanu. Jest to rzecz szalenie niebezpieczna, i tutaj Kościół przez kryzys modernistyczny jest nieskuteczny, jest zarażony fałszywymi ideami, dlatego, my poznawajmy prawdziwą, katolicką, tradycyjną naukę. Idźmy na katolicką mszę świętą, która wyrabia katolicką wiarę, która tworzy silne katolickie rodziny. Niech będzie. Pochwalony Jezus Chrystus.